Wybaczcie. Ja w sprawie zlecenia. A, jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol. Wszyscy uzbrojeni po zęby. Chłopy na schwał. Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje, nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zalikani ginęli od gorąca. Ci zabici właśnie tak wyglądali. Na początek porozmawiajmy o nagrodzie. Znam swoją cenę. To już lepiej, ale jeszcze za dużo. To już lepiej, ale jeszcze za dużo. No dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Oczywiście, jak się spiszesz. Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz medyk dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłacimy. Razem z chłopakami zrobiliśmy ściepę. Na nagrodę. U mnie, no, ten, tego, asortyment najbogatszy. Życie. Jesteś medykiem. W czym mogę pomóc? Badam sprawę zabitych strażników. Podobno dokonywały się autopsji. Wynajęliście, żeby się tym zajął? Dobrze, chętnie pomogę. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale... Może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Dziękuję za pomoc. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Powodzenia. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie portalu. Czać mi się chce. Na cyce południcy większe z ciebie łachmaniarz niż ze mnie. Ile tak można rzucić? Chciałbym zarobić, co? To nos będzie karany. Czego tu? Ludzie, pomocy! Tu znaleziono ciała. Może trafię na jakieś nietypowe ślady. Załatwimy to szybko, szybciej albo boleśnie. Daj mi spokój. Ślady dziecka. Zaraza, ruchliwe miejsce. Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. Jesteś już ścierwem! Mnie, promocja, tego jeden zakup. Żywego! Czy jakoś tak? Boże!
Chyba by mi brak. Jak nic, coś tu śmierdzi. Rob prowadzi do kuternogi Katarzyny. Witaj. A witam! No patrzcie, świat się kończy. Wiedźmin w burdelu. Co w tym dziwnego? Tyś dziwny, bratku. Wszyscy wiedzą, że wiedźminy to odmieńcy i nienormalne mutanty. A to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Kiedy ostatnio sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. Słyszałaś o morderstwie strażników? Wielu tutaj umiera. Z rozkoszy. Prawda. Ten sukup, on pomaga z klientami, zwiększa zyski. Wiem, że jest groźny, ale nie wiem, czy to on zabił. Sukup, gdzie go znajdę? Ulokowałam go niedaleko w domu. Tu masz klucz. Powinienem iść z tym do straży? Nie zawracaj mi tym teraz głowy. Kim jesteś? Słyszałaś kiedyś o wiedźminach? Przyszedłeś mnie zabić? Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie zwykłam kłamać. Nie zwykłam też zabijać bez powodu. Musisz opuścić miasto. A jeśli tego nie zrobię? Wtedy będę musiał cię zabić. Zawsze to samo. Nie cierpię zmian. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie. Strażników zabił sukup. Sukup? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światło wiecznego ognia chroni miasto. Widać, były jakieś przerwy w działaniu. Tak czy owak, sukup nikomu nie zrobi już krzywdy. Oto dowód. Chylę czoła przed mistrzem. A oto obiecana nagroda. Bywaj.
jasnego. Kolejna przybłęda z Tymerii. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Dalej! Magia to miejsce mocy. Teraz wolni. Magia to miejsce mocy.